Halo, witam. Jestem Marcisław, jesteście wy, to jest Gothic 2 Archolos i na wszelki wypadek sprawdziłem, czy mogę, nie mogę robić dalej tego questa. Mógłbym go zrobić wcześniej, ale nie później po wykonaniu areny. Muszę czekać do kolejnego rozdziału, więc no, pijemy sobie piwerko. Co to jest? Jabłko w cieście. Jabłka w cieście. Pijemy sobie piwerko. I nie teleportujemy się do miasta, tylko do Silbach. I z Silbach idziemy tą ścieżką, która była niebezpieczna. Do kopalni. W sumie nic więcej nam nie zostało, co możemy innego zrobić. Prowadzona leży w cichu. A, jeszcze możemy z Lucem pogadać. To wracając, bo i tak nie da się teleportować do miasta. A płacił dychy za bilet nie będę. Miasto do pasieki tędy chyba. O kurde, wilki. No proszę, jedno. Ale dziwne. Się po prostu zespawnowały na drodze. Jest i ta właśnie droga. Tu wypadałoby zaraz założyć pancerz odpowiedni. Co tu tam łazi? Leśna bestia. Ale brzydka. Na szczęście cienka. A może to ja jestem po prostu taki potężny już. Odpowiedź brzmi też. Fajnie by było spotkać niedźwiedzia, takiego zwykłego niedźwiedzia. Z jednej strony propsy za danie im osobnych dźwięków, z drugiej strony są na tyle podobne, że możliwe, że po prostu są przemodulowane. Wargi, czy ja mam szansę z wargiem? Zabiję orka, był wychudzony, ale nadal. Ich więcej. Ej, bez problemu. Jedyny problem polega na tym, że jest ich sporo. Trzeba się dobrze ustawić, tak żeby mi nie zasłaniało nic. Ej, fajna ta góra Fuji. Na Archol... na Ar... no, no, tutaj. Stanąć tak w mniej więcej prostej linii. W końcu jesteśmy mistrzem strzeleckim. Fuck. Okay. Podejście jeszcze jedno. Może od innej strony. Tam jest zombie. Już takiego zasięgu nie mam. Prosta droga. Kurna! Ja muszę wleźć na jakieś drzewo czy coś? Nie chcę, bo to głupie. Ale z drugiej strony... Ej, ta Ramona swoją drogą nam powiedziała, że droga do kopalni jest bezpieczna. Może z drugiej strony jest bezpieczniejsza, bo w sumie tam nie widzieliśmy jakichś strasznych bestii. To jest całe stado wargów. Chodźmy od tej strony.
dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra. Chyba tylko te trzy nas zaatakowały. Pieniądze, doświadczenie, pazury, kły. Skóry warga. O fuck, jeszcze jeden. W tym momencie najlepszy łuk, jaki mogę zrobić, korzysta ze skóry niedźwiedzia. A, myślałem, że daleko jest. Były jeszcze dwa. Czemu one są aż takie stadne? Wiem, że to wilki, a wilki to są leśni dresiarze. Ale nadal. Zjedzmy sobie chlebek na piwerku. Jabłuszko w cieście, o kurde, obsia moc, siła plus jeden. Zwykły chlebek nie jedz zwykłego chleba, ciul. Chlebek służy do tego, żeby go maczać w piwie. Obfity gulasz Marty. Zachowam go na razie, bo możliwe, że on jest potrzebny do questa z Lucem. Pewnie nie. Ale i tak na razie 3 punkty siły mi nic nie dadzą. Gubliska jagoda! Moja! Leśna bestia, warguł, warguł. Jakbyśmy znaleźli niedźwiedzia, zwykłego niedźwiedzia, to byłoby świetnie. Bym się wrócił do wsi i zrobił sobie w warsztacie łuk łowczy. Przestało padać. Fajnie, że odskakuję, jak do nich strzelam. Przestało padać, czy nie? To migotanie to są tekstury, które się przycinają, czy... czy ki diabeł? Myślałem, że to jaskinia było. A bo jest! Nie pomyślałem w ogóle o tym, to najwyraźniej jest wyjście z jaskini. Takie strasznie mało realistyczne, za to bardzo giereczkowe. Skyrimem to aż śmierdzi. Skyrim zawsze miał takie... zawsze, wszędzie, każda jaskinia w Skyrimie ma takie ukryte przejście, które jest tylko po to, żebyś mógł szybko wyjść z ostatniej komnaty lochu. Swoją drogą, nie wiem, czy o tym mówiłem, ale skoro wyszedł ten remake drugiego Elder Scrollsa, Daggerfalla, na Unicie, stwierdziłem, że może sobie pogram. No i sobie pograłem. Oh fuck! I tak, pierwsze chwile, ten pierwszy loch, do którego się wchodzi, jest całkiem spoko. Na tym Unity, z ładnym oświetleniem, te sprite takie ładnie wygładzone, to wszystko wyglądało całkiem ładnie. Łażenie po tym lochu było spoko. A potem trzeba było z niego wyjść. Ja spojrzałem na tą mapę, spojrzałem, jak się porusza po niej, jak się robi rzeczy. Bethesda nie powinna robić takich rzeczy. Bethesda nie powinna nic robić tak swoją drogą. Aż kur... Te pierwsze strzały... gdyby... to chociaż jedna więcej trafiła. Gdyby tylko jeden... Słuchaj, to miejsce to jest kopalnia Archolos, ale ono wygląda jak... jeden z hubów Final Fantasy XIV. Tam, gdzie się robi Pretorium chyba.
I tam można pierwsze tierówki kupić. Bardzo podobnie stylistycznie wygląda tamto miasto. Dupa. Wchodzę na ten korzeń. I nikt mi nie powie, że korzeń nie jest korzeń, a... A Bethesda umie robić gierki. Nie wchodzę na ten korzeń, bo mi nie wolno. Chyba nie był dobry pomysł. Czemu tego warga nie da się trafić? Kurwęcka. Czy też mu zmarnowałem tyle strzał, że... Udało się ich zaczepić o tę skałę tutaj. Ten komor. O kurde, da się. O Jezu, ale jestem zarąbisty. Wow. To co, jeszcze sobie do tej jaskini wejdziemy. A jo, jest tutaj ta jaskinia. No, to jest to wejście, o którym mówiłem, tylko się przesunęło kawałek dalej. Nie mam pojęcia, jakie zauważyłem czarny nieświeć. Coś mi się wydaje, że nie powinienem tu wchodzić. No. Nie mam pojęcia, dlaczego tak mi się wydaje. To jest jakoś tak... Tak o. Można by tam jeszcze wkicać i zobaczyć, co on właściwie pilnuje. Dwa ciosy przeżyje. Błysk. Nie mam pojęcia, co to było. Można chyba otworzyć ekwipunek, jak się nie żyje, co nie? A zresztą. Nie, nie można, nie można, bo jak się ma otwarty ekwipunek i zostaniemy zabici, to on się zamyka. Nie wypakowałem cappuccino z plecaka. Może będę pamiętał. A tu nie ma dalej przejścia. Błysk to jest miecz. Co się stało z misiem? Misio się zgubił. Dobra, ja tam nie wchodzę. Ja tam po prostu nie wchodzę. Czyli tam jest czarny nieświeć. Albo nawet śmierć dźwięk. I on pilnuje dwóch baryłek miodu. Przydałyby się.
Miód jest ważny. Z niego robi się kluski śląskie. To jest zombiok. Tam jest czarny wylg. Dziwny ten zombie. Dużo przyjął. O, jak padł ten czarny wilku. Ile do levela? Sporo jeszcze. O, fuck. O, plus 2 do wydobywania. I trochę drewna będzie na łuki. I 2 lagi. Do szaszłyczków. Ze szczura. Dawno nie jadłem szaszłyka ze szczura. To by znaczyło, że podniósł się mój status społeczny. Wow, jestem królem tego lasu. Wszystko zabite. Wszyściutko. Sobie w ogóle przypomniałem dzięki komentarzom, że... ścierwojad. Ale jaki zdechły. Ej, nawet trochę wyszkieletowany. Patrzcie, tutaj pod spodem są kości. Ej, customowy model. Jeszcze jedna jaskinia. Jeszcze jedno obalone drzewo. Trochę się boję włazić do tej jaskini. Ale tylko trochę. Bo może tam być coś wartościowego. Widzę obozik jakiś był. Przeszkanujmy okolice. Leśna jagoda. Leśne jagody dają zręczności. Nie same z siebie, ale z kolegami. Co to za zasyp? O, taki po prostu. Dobra, zapisik. I spenetrujmy tę grotę. Trzeba też pójść na drugą stronę. Silbach, bo tam była jaskinia z szkieletami goblinów. To może być bestia. A, tu się nie da wejść. Nie da się wejść, a w środku jest... Ej. Co to jest? Jakiś obraz? Trochę gratów, łóżko? Ej, kurde. Fajne miejsce. Dobra, las sprawdzony, poza tym jednym śmierdziedźwiedziem, nie ma tu nic. A propos śmierdziedźwiedzia, jest zwykły śmierdziedźwiedź. Ale jak se siedzi, misio. Model misia to akurat zajebiście im wyszedł. On jest nieśmiertelny. Ej, co jest? Nie da się do niedźwiedzia strzelać. O, wstał. Coś jest nie tak z animacjami siedzenia. Chyba każda istota tak ma przez... wydaje mi się... smoki. Smoki mają ten dziwny hitbox i dziwnie kamera się układa, jak z nimi gadamy. Więc mają tą animację, jak zaczynamy rozmowę ze smokiem, to smok się pochyla. Co obniża mu... O! Jaskinia. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Fuck. Swoją drogą, to jest dokładnie taki sam zagajniczek jak w Goticzku drugim. Kurde, pograłbym sobie Goticzka drugiego na tych wszystkich usprawnieniach z Archolosa. Ciekawe, czy coś takiego jest. Powinno być. Można by to nazwać, nie wiem, Gothic 2 Rebalance, patrz. Ostrze Desertera. Skórzany mieszol. Gdzie to ostrze Desertera leży?
Mi się nie wydaje, żebym je podniósł. Chociaż najwyraźniej to zrobiłem. Może w tym mieszku leżą pieniądze. Mułowy mirt. Dobra, nic tu raczej więcej nie ma. Co to za ostrze dezertera? 70, 70, 10 penetracji pancerza. Ej, fajne. Szkoda, że pod siłę. Kiedyś będę przechodził tą grę jeszcze raz i wtedy może ją nawet przejdę pod siłę. Mały kołczan strzał kradziony, zwykły kołczan strzał kradziony. O, jest duży worek złota. 200 sztuk złota za cholerne śledztwo. Lorenzo, ty biedaku. Ty umysłowa biedo. Powiedziałem, że wrócę do wsi i sobie naprawię... Ej, sobie stworzę nowy łuk. Nie. Chodźmy dalej. Z 10 punktów obrażeń. Kurde, gobliny. Mam miecz. Na przeciwników, którzy są poniżej jakichś tam specjalnych wymagań, możemy użyć chyba miecza, co nie? O, na przykład na wilki. Ciosy na odlew zadają więcej obrażeń, częściej krytują, czy co? Bo proste kombo nie chciało mi krytować. Coś mi się wydaje, że broń jednoręczna jest zbagowana. Skąd ja mam wojownika w kuszę? Kim wy jesteście? Figaro? Czas zmienić pancerz. Że niby jesteśmy zwykłym awanturnikiem i przyszliśmy tu tylko robić burdel. A tak naprawdę jesteśmy na tajnej misji. Figaro i Rama. Jak leci? Chcesz przejrzeć naszą ofertę? Rozmawiaj z Fatchą. Ona zajmuje się interesami. Jesteśmy tutaj w ramach questa, baranie. Ej, no, jesteście. Teren już dawno zbadany i myślę, że wypatrzyłem podejrzanego. Jest przy jednej ze skał, tu, nad jeziorem. Taki szarany, ledwo wystawał z ziemi. Nie chciałem wydłubywać samemu. Uznałem to za zbyt ryzykowne. Oczywiście liczę, że mi również dostarczycie próbkę. Jeśli ten korzeń naprawdę ma magiczne właściwości, racja. To byłoby to coś. Dobrze, już dobrze. Póki co nie będę snuł wyobrażeń. Młody, pokaż, do czego gildia jest zdolna i sprowadź Ramchę z powrotem w jednym kawałku. Będę tu czekał. You wanna fight? Okay, będę skakał, fikał koziołki, wywracał matołki. I jedyne, czego będę się obawiał, to wszechmocnego skryptu, który zespełnuje śmierć dźwiedzia na moich plecach. Dobra, jesteśmy. Teraz posłuchaj mnie uważnie. Przyszłam tutaj po roślinę zwaną skalnym korzeniem. Jak słyszałeś, Cyrulik sądzi, że wypatrzył go gdzieś tutaj. Problem polega na tym, że trudno ją wykopać, a w trakcie całego procesu prawdopodobnie pojawi się dodatkowa przeszkoda. Troll. Jaka? Według opisów, jakie znalazłam, podczas wyciągania go z ziemi, korzeń wydziela bardzo intensywny zapach wabiący zwierzęta. I tutaj ty wkraczasz do akcji. Mam pilnować, żeby żadne zwierzę ci nie przeszkadzało? Przeszkadzać na pewno. Wydało się będzie. Wejść do ekwipunku. Grunt, żebym przeżyła całą operację. Dobra, nie ma co dalej gadać. Bierzmy się do roboty. Czyli na szybko zmienić pancerz z powrotem.
Zapiszmy na ryzyku. Jak znowu mnie napadnie watacha wargów, to nie będzie fajnie. Pierwsza fala za nami. O, kolejny. Się chyba nie zagrował. Nie zagrował, a jest częścią fali. Albo nie? Aha. Poszlał. Muszę stać bliżej niej, bo... O kurno! Śmierć dziwiać! Fajną animację ma takiego drapania po drzewie. Czy on mnie ignoruje? Jaki kurna debil! Chyba jest ok moment na to, żebym pozbierał sobie część tych składników. Dobra, wszystko? Mam po co przyszłam. Jak tam sobie poradziłeś? Żyję, więc jest nieźle. To ten korzeń, o który chodziło? Właściwie to nie jestem pewna. Wydzielał zapach podczas wycinania go z ziemi, ale teraz jest jakiś taki... zwyczajny? Może usychł. Niech no sobie tylko przypomnę. Tak, trzeba było go przekręcić i powąchać. Alfoza, chłopie. Ej, na serio, ona zaraz się przewróci. Ej! Nie przypomnę, pójdę po cyrulika, żeby ją wybudził. Ta, jasne. Zaraz ją coś tutaj zje. Na serio mam to zrobić? Nie wydaje się dobrym pomysłem. Ma cały czas przy sobie ten korzeń, który śmierdzi i ściąga zwierzęta. Coś tu jeszcze w ogóle jest? Za tym zwaliskiem? Mogę jej przyłożyć? Ej! 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 Nie próbujcie tego w domu, bo to nielegalne. Nie mogę wyciągnąć samych pięści? Słabo. A, nie mogę jej nawet zaznaczyć. Szkoda. Quest na serio mówi, że to muszę zrobić. Wiem, że nawet mi teasowali, że nie chodzi o to, żeby nic się nie stało, tylko o to, żeby gildia miała czyste ręce. Nadal mi się ten pomysł nie podoba. Ziomuś. Ej, ty. Potrzebuję twojej pomocy. Co się stało? Gdzie Ramcha? Sprawdzała, czy roślina, którą znalazła, to skalny korzeń i padła na ziemię nieprzytomna. Trzeba ją ocucić. Cholera jasna. Naczytała się głupich wskazówek. Bogowie wiedzą, jakiej książce. I oczywiście jest z tego problem. Dobra, prowadź mnie do niej. Ciekawe, czy nie żyje, co nie?
Idzie za mną? Idzie. Nie widzę zwierząt, ale się przeniosła. Ej, cały czas żyje. O, wstała. Ej, kurde, wstała. Byle ław do mnie nie wyciągała. Jasne, Gwint. Co tu się wydarzyło? Straciłaś przytomność po tym, jak powąchałaś ten skalny korzeń. Tak zwany bad trick. Poważnie? Jak ja znajdę autora tamtej książki? Sprawdź autentyczność rośliny poprzez jej powąchanie po wyciągnięciu z ziemi. Też mi coś. To by dopiero była robota dla kogoś z Araxos. Żeby mi go znalazł i nauczył udzielania prawdziwych rad. Ale układ był inny. Wywiązaliśmy się ze swojej części umowy, teraz twoja kolej. Tak, tak, jasne. Podpiszę ten kontrakt. Przekaż Garrosowi, że będę wam przyrządzała mikstury. Ach, cholera, ale mi się w głowie kręci. Co z rośliną? Ma jakieś właściwości? Właściwości odurzające z pewnością są niesamowite. Będę musiała zbadać, czy może mi się to jakoś przydać. Odprowadzić cię do miasta? Nie, nie trzeba. Poradzę sobie. Muszę tylko chwilę odpocząć. Ech, co by to była za alchemia, tak bez stresu i przygód podczas zbierania składników. Dobrze, że tu byłeś. Taka moja praca. Ludzie Araxos nigdy nie zawodzą. Jasne, jasne. Jakbyś czegoś potrzebował, to w najbliższym czasie nie planuję opuszczać pracowni. Do zobaczenia. Okej, mogę już z nim teraz pogadać, czy dopiero w mieście? Nie, mogę już teraz. Wybierz. Nie masz mikstury na stałe podnoszącej zręczność, więc jesteś dla mnie nikim. Precz z moich oczu. O, ścierwozjad, którego nie sprawdziłem. W takim razie ja zmieniam pancerz i udajemy się na inspekcję. Na miejscu może nawet zrobię ten łuk łowczy. Co z tej strony? Wilcy. Poprawka jedne wilcy. Więcej ich nie ma. Tu najemnicy siedzą. Stój! Dalej nie przejdziesz. Wstęp do kopalni złota mają jedynie jej pracownicy oraz wyznaczeni do tego członkowie gildii kupieckiej. Nie chcę im jeszcze mówić, że należy do gildii. Jak mogę zostać pracownikiem kopalni? To bardzo proste. Wystarczy, że pokażesz nam swoje umiejętności i podpiszesz kontrakt. Okej. Jak mogę dowieść swoich umiejętności? Kawałek dalej jest mała jaskinia. Znajdziesz tam kilku odpoczywających górników i naszych strażników. Zagadaj Fina. Oceni, czy się nadajesz. Jeśli przypadniesz mu do gustu, to podpiszę z tobą kontrakt. Co znajduje się w kontrakcie? Przede wszystkim podpisujesz umowę dotyczącą podziału wydobytego w kopalni złota. Górnicy nie mają jasno określonych godzin pracy ani wymagań dotyczących urobku. Tyle, ile wydobędą, tyle zarobią. Oczywiście z pominięciem udziału dla gildii, ale wysokość tej opłaty ustalisz już z Finem. Okej. Ostrzega. No kurde, chcę nawrócić. No tu jest... Stój! Wstęp! No dobra. Nie denerwować się za bardzo. Gdzie jest ten Fyn? Tu jest Fyn. Mogę tędy przejść? Mogę. Złoto. Co jest? Kto wyciągnął broń?
tak na mnie. Jakie gnidy. Dobra, najpierw pogadajmy z gościem, a potem możemy sprawdzać, co jest dalej. Kradzież. Moja ulubiona. Kim jesteś? Nazywam się Fiedza i jestem odpowiedzialny za rekrutację do kopalni oraz wymianę urobku górników na złote monety. Szukasz może pracy? No tak się składa, że oczywiście. Chciałbym pracować jako górnik. Ała. Zaraz się przekonamy, co potrafisz. Chodź za mną. Przeczytajmy może... Widzisz tę bryłę? W większości została opróżniona, ale powinno wystarczyć do sprawdzenia twoich umiejętności. I mamy tych umiejętności 52%. Przeczytam może to, to może da mi 5% dodatkowego. Nie, 3%. To też dużo. Jest to doświadczenie. Tu jest napisane coś o wydobyciu. I raz. I dwa. I trzy. I cztery. 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 Do cztery. Cholera, dawno już nie widziałem, żeby ktoś tak profesjonalnie operował kilofem. Nie muszę nic więcej oglądać. Masz tę robotę. Dobra, podsumujmy. Dobry z ciebie górnik. Należysz także do naszej organizacji. Co? Finalne warunki umowy, jaką mogę ci złożyć, są następujące. Będziesz mógł zatrzymać 3 z 4 wydobytych przez siebie bryłek. Dodatkowo nie zapłacisz nic za wejście do naszej kopalni. Swoich trzeba wspierać. Chciałbym jedynie przypomnieć, że warunki nie podlegają negocjacji, a umowa jest ważna od czasu wejścia do kopalni, aż do wyjścia z niej. Ze względów bezpieczeństwa, przy każdym wejściu będziesz musiał uiścić opłatę wejściową, a przy opuszczeniu kopalni zostanie pobrana należna część urlopu. To jak? Podpisujemy? Ajo. Jasne. Brzmi jak całkiem sensowne warunki. Wyśmienicie. Miałem nie dać się rozpoznać, ale się najwyraźniej nie dało. Wspaniale. Gdy tylko będziesz gotowy, udaj się do środka. Jeszcze jedno. Jeśli masz przy sobie jakieś bryłki złota, to lepiej nie wchodź z nimi do kopalni. Wychodząc zostaniesz rozliczony ze wszystkich posiadanych. Właśnie, o tym też pomyślałem. Pieniądz. Najemnik, kowal. Złoto tak se leży, można se zajumać. Rozumiem, że on tutaj wytapia pieniądze. Hej. Zabrałem mu złoto z ręki. Pokaż nie mi zauważył. Swoje towary. Nie zauważył. Mam 12 bryłek, wypadałoby je jakoś zdeponować. Tylko gdzie? Hej. Nigdzie nie widzę skrzynki. A to jest problem. Mam 12 bryłek, których mi zabiorą sporo. Chyba nie chcę wracać do wsi. Z drugiej strony może będę musiał. Ty biedaku, nawet skrzyni nie masz. Słyszę wilka. Gdzie ja w ogóle wlazłem? Wow. Nie mam pojęcia. Tam jest jakiś bebin.
A dobra, już widzę, gdzie jestem. Miałem nadzieję, że przeskoczy... Pszczelarze. Mam dużo spraw na głowie, daj mi spokój. Chcę cię okraść. Co to za pszczelarze, których nie da się okraść? O, tylko Bevina da się. Kim jesteś? Nazywam się Bevin. Jestem najlepszym pszczelarzem na wyspie. Jeśli mi nie wierzysz, to spróbuj mojego miodu. That's what she said. Jest coś, w czym mógłbym ci pomóc? Nie wyglądasz na siłacza, ale kto wie? Może uda ci się coś wymyślić. Słuchaj, ludzie uwielbiają miód. Świetnie nadaje się do jedzenia z pieczywem. Możesz nim konserwować niektóre potrawy, a i alkohol świetnie z niego wychodzi. Jest na wyspie tylko jedno stworzenie, które bardziej niż ludzie kocha ten złoty płyn. Niedźwiedzie. Jeden z nich musiał zrobić sobie gdzieś w okolicy legowisko, bo regularnie nachodzi moje ziemie i próbuje dobrać się do miodu. To, że sobie odrobinę podkradnie, to jeszcze nic takiego. Gorzej, że demoluje przy tym ule. Jeśli uda ci się sprawić, by już nigdy więcej mnie nie nachodził, z chęcią poczęstuję cię moim najlepszym miodem. Co ty na to? Brzmi cool. Słój miodu za pozbycie się niedźwiedzia? Daj dwa. Nie jest to zbyt hojna nagroda. To nie jest zwykły miód. Jedna porcja tego smakołyku wystarczy, byś poczuł się silny i zdrowy. Czyli daje... Dorzucę jeszcze kilka słoików miodu z pozostałych pasiek. No i deal. Niedźwiedź to dla mnie żaden problem. Każdy tak mówi, dopóki nie zobaczy tej bestii. Ale co mi tam? Nawet jeśli stchórzysz, to może uciekając odgonisz go wystarczająco daleko od mojego miodu. To gdzie mogę zobaczyć tego wielkiego i przerażającego niedźwiedzia? Właśnie w tym tkwi problem. Zawsze, gdy ta bestia tutaj przyczłapie, wszyscy są zamknięci w swoich chatach. Nie mieliśmy okazji zauważyć, skąd dokładnie przychodzi. Odwiedza nas jednak regularnie, więc podejrzewam, że jego legowisko jest w pobliżu. Zobaczę, co da się zrobić. Okej, mogę już oddać tego questa? A. Twój niedźwiedź jest już martwy. Niemożliwe. Dałeś mu radę? Myślałem raczej o przegonieniu go, a ty od tak go zabiłeś? Nie próbujesz mnie czasem oszukać, chłopcze? Niesamowite. Najprawdziwsza skóra niedźwiedzia. Spisałeś się, chłopcze. Oto twoja nagroda. Zapisałem przed tym, bo mogłem dać mu skórę innego niedźwiedzia. Ej, tam są pasieki. Może on tu łazi gdzieś. Może mogę go zabić. Oni tutaj powiesili krwiopijce, że to takie, wiecie, pszczółki, srójki. Gdzie znajdę niedźwiedzia? Może mam się na niego w nocy przyczaić. Cerny gobliny. Ciekawe, miały po 5 sztuk złota. O cholera! Mdlał będę... Jak tak dalej będę robił dziwne dźwięki. Gdzie ja zapisałem, co ja zrobiłem ostatnio? Hmm.
A z Flynnem nie dogadałem się jeszcze. Tu jest napisane coś o wydobyciu. Widzisz? Raz, dwa, trzy, cztery, cztery, pięć, sześć. Cholera, dawno już nie... ze względów bezpiecznych, to ja. Ja widzę, że dostałem dwa wpisy jednocześnie. Nie, to jest kopalnia. To nie jest zadanie, to jest tutaj w informacjach. Muszę płacić za wchodzenie do kopalni. Jestem rozliczany z każdej bryłki, którą wyniosę. Okej. To było w cichej mgle? Nie. Dla koneserów też nie. Kto jest kim? Teraz to się zacznie pewnie dopiero jak wejdę do środka. Okej, no to teraz szybko zapieprzamy w drugą stronę. Mnie nie musisz o to pytać. Ten quest z Ramoną był do zostania łowcą, tak? Czy mogę zostać łowcą już teraz? Brzmi dość tanio. Kurde. Co one takie nietrafialne są? Miodzik. No kurde, to są cholerne krwiopijce. Jeden nawet do mnie wyskoczył, jak takie sneaky monkey. Dead. Pszczoły latające w powietrzu są fajne, ale kurde, jak one nie fajnie działają na silnik. Co jest z tymi pierwszymi strzałami? Gra się wzięła i o, teraz w końcu trafiło, ale pierwsze strzały nie chcą trafiać. Gorzej teraz. Wcześniej... Co to jest za las na dole? Ale głęboki. A to u mnie. Mój telefon reaguje, jak powiem coś sprośnego. Ale nie zawsze, więc no, czasem sami musicie się zastanowić, czy to powiedziałem, czy nie. Zazwyczaj odpowiedź brzmi tak. Złoty pierścień. Chciałem mówić, że no coś biedne te gobliny się zrobiły, ale te akurat dały mi złoty pierścień. Strażnik miejski. Olbrzymi szczur. Hej. Co tu się dzieje? W imieniu jego wysokości, króla Robara II, pana Warantu... Warantu? Każdy podróżujący tym traktem... Podróżnik jest obligowany do uiszczenia należytej opłaty na rzecz miasta Archolos oraz jego dobrych mieszkańców. Co takiego? My to zapłacić musisz, tłomoku. Nie. Wydawało mi się, że my to płaci się za przewożenie towarów. Spod jakiego kamienia wylazłeś, kolego?
Czasy się zmieniają, a wraz z nimi prawa królewskie. Płać, albo ponieś konsekwencje. Co? Ile sobie życzysz? 100 sztuk złota. To trochę dużo, nie uważasz? Wojna jest, a z wojną idą wydatki. Co oni w ogóle na sobie mają? Nic ode mnie nie dostaniecie. Śmiesz sprzeciwiać się prawu gubernatora? Co to za w ogóle... Prawo gubernatora? Teraz widzę. To wy cuchniecie przekrętem na kilometr. Widzę, że jesteś bardzo uparty. W takim razie weźmiemy to złoto z twojego trupa. O. Dopiero potem zauważyłem, że oni mają podarte te stroje. Ale kiepski mieczor w ręku, o, zardzewiały krótki miecz w ręku tego gościa, to rozpoznałbym wszędzie. Ej, ja wiem, gdzie jestem. Tu jest dziczyzna. Tam są olbrzymie szczury. Dobra, bo to aż głupio z takiego fajnego łuku, takiego fajnego szczura zabijać. Jeszcze by się obraził. Czyli tak, nie mam pojęcia, jak zleźć na dół. Strzelam, że będzie trzeba się zasadzić na niego w nocy, chyba że tu jest zejście. Polny pezłacz. Nie trafił. No i pewnie, że nie, bo jestem zbyt zarąbisty, żeby mnie trafił. Ale wydaje mi się, że tutaj należałoby się zatrzymać, więc tnijmy to drzewo i widzimy się w kolejnym odcinku, który pewnie już się odbędzie po tym, jak skończę na drugim kanale maraton audiobooka robienia. No więc, nas czeka niedźwiedź. Ale to kiedy indziej. Tymczasem mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak, zobaczenia w kolejnym odcinku. Kochani, dzieci Boże. Siema.